nie polecam ci na dzisiejszy mecz. Myślę, że to jest pierwszy mecz rundy. Mecz to zawsze ciężki, bo zagraliśmy na trudnym terenie, bo Beniamin jest bardzo mocno zmocniony. Ciężki mecz, przegraliśmy do Trzygoła, chociaż myślę, że z przegrali całego meczu, bo mieliśmy więcej słabszy niż Wisła. Myślę, że remis był takim zasłużonym wynikiem, ale za tym nie wykorzystajmy tej sytuacji. Zastanawiamy się Wisła. Przegraliśmy Trzygoła. Jak pan ocenia cały ten lat na to jest dla tego mistrzostwa? Przecież jest kilka zespołów, które pretendują do tytułu. Jesteśmy my na pewno, będziemy chcieli ten tytuł bronić, bo na pewno jest Wisła. Jest na pewno rekord. Myślę, że jest też kilka drużyn, których jest nie wiadomo, jak Bojnice. Myślę, że może Kliwek z nami będzie się tam walczył, jak myślę, że teraz jest wolny. Zresztą to nie odpuści, nawet jeżeli ta pierwsza runda będzie jakaś słaba, na pewno będą chcieli się wzmocnić, jakoś tam powalczyć. Także myślę, że liga będzie ciekawa i czas pokaże, kto tak naprawdę będzie grał najwyższe cel. Wracając jeszcze do Pucharu, gdzie pan ocenia szansę akademii w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów, czyli UEFA? Myślę tak, że wszyscy ludzie skazali nas na porażkę i myślę, że to jest fajne, bo to motywuje na przykład mnie do pracy i myślę, że na pewno dopóki ten turniej się nie skończył, dopóki tak naprawdę piłka jest, że mamy wszyscy takie same szanse, wiadomo, że jesteśmy może nie najmocniejszą drużyną, ale myślę, że z każdą drużyną możemy powalczyć, bo my mamy sobie i myślę, że